sanatorium miłości zrównali ją z ziemią. Uczestniczka nie wytrzymała, tak się odgryzła. Małgorzata z sanatorium miłości zmaga się w ostatnim czasie z niemałym hejtem w sieci. Uczestniczka zdecydowała się zabrać głos. W wywiadzie udzielonym TVP odpowiedziała na zarzuty internautów. Sanatorium miłości, o czym jest sanatorium miłości, okazało się strzałem w dziesiątkę. Po sukcesie, Rolnik szuka żony, Telewizja Polska wpadła na pomysł nowego reality show, tym razem skierowanego do seniorek i seniorów. Program, podobnie jak jego poprzednik, prowadzony jest przez Martę Manowską i cieszy się ogromną popularnością. Doczekał się 5 edycji, a obecnie w telewizji emitowana jest 6. Widzowie mają już niecały miesiąc na obserwowanie losów charyzmatycznych bohaterów, którzy dwoją się i troją, by odnaleźć prawdziwe uczucie. Nie wszyscy budzą jednak jednakową sympatię fanów. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek 6. odsłony, Sanatorium Miłości, jest pochodząca z Sobótki Małgorzata. Kobieta w przeszłości była dwukrotnie żonata. Pierwszy mąż zmarł, a druga relacja zakończyła się rozwodem. W programie bohaterka pałała sympatią do Andrzeja, który zdecydował się ukierunkować swoje uczucia w stronę Teodozji. Jakiś czas później bezskutecznie zabiegała o względy Stanisława. Gdy i on nie odwzajemnił się Małgorzacie, ta zaczęła zbliżać się do występującego gościnnie uczestnika poprzedniej edycji, Sanatorium Miłości, Józefa. To przelało czarę goryczy wśród fanów programu, którzy w sieci nie szczędzili kuracjuszce uszczypliwości. Małgorzata z Sanatorium Miłości odpowiada hejterom, po zarzutach o desperację i wywoływanie dram, Małgorzata udzieliła wywiadu serwisowi TVP. Tyl, w którym opowiedziała, jak znosi przykre komentarze pod swoim adresem. Niestety w ostatnim czasie wylało się na mnie trochę hejtu i nie będę ukrywała, że mnie to nie dotyka. Dzięki temu doświadczeniu zrozumiałam jednak, że ocenianie innych przychodzi nam z wielką łatwością, trudniej jest znaleźć w sobie odwagę, żeby stanąć przed wyzwaniem, kamerą i zaprezentować siebie w pełni, zawalczyć o coś, stwierdziła kuracjuszka, Sanatorium Miłości. Zdaniem Małgorzaty, internauci powinni nabrać nieco więcej dystansu do oglądanego przez siebie programu. Sama nie będzie żałować swojego udziału w show, a zwłaszcza nawiązanych tam przyjaźni. Uważam, że osoby piszące negatywne komentarze powinny być bardziej wyrozumiałe. Ja cały czas staram się podchodzić do wszystkiego z otwartością i humorem. Program traktuję jako wspaniałą przygodę i piękny czas. Uważam, że większość relacji nawiązanych w Sanatorium Miłości zostanie ze mną na długo, o ile nie na zawsze, orzekła kobieta.